Pogrzeb Stanisława Rzepki, 20-latka z programu Pożegnali Górale i rodzina. Wzruszające słowa. W piątek media obiegła smutna wiadomość o śmierci Stanisława Rzepki. 20-latek zdobył rozpoznawalność jako uczestnik programu Polsat Play Górale, który pokazywał codzienność oraz kulturę mieszkańców południowej Polski. Informacje o odejściu Staszka opublikowano na profilu Domu Pogrzebowego Jabłoński. Najbliżsi mężczyzny pożegnali go wzruszającymi słowami, przekazali również szczegóły ostatniego pożegnania 20-latka. W sobotę 25 lutego odbył się pogrzeb Stanisława Rzepki. Zalobnicy pożegnali uczestnika programu Górale podczas nabożeństwa w kościele parafialnym PW Święty Antoniego w jego rodzinnych Brzegach, następnie 20-latek spoczął na tamtejszym cmentarzu. Rzepka bez wątpienia był góralem z krwi i kości i aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. Mężczyzna spełniał się jako członek zespołu regionalnego Wierchowianin w Bukowinie Tatrzańskiej. Był też wielokrotnym uczestnikiem parad gazdowskich. Podczas uroczystości pogrzebowych Staszka nie zabrakło góralskich akcentów oraz koni, których mężczyzna był wielkim miłośnikiem. 20-letniego Staszka pożegnał tłum najbliższych i znajomych, wielu z nich na uroczystości pojawiło się w tradycyjnych góralskich strojach. Jak poinformował portal góralinfo.pl, w ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła konna eskorta honorowa złożona z kilkudziesięciu jeźdźców. Podczas pogrzebu Rzepki wybrzmiały także góralskie pieśni w wykonaniu zespołu, do którego należał. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z góralskiego pogrzebu Stanisława Rzepki. Podczas przemarszu ulicami rodzinnej miejscowości 20-latka jego trumna spoczyła na ciągniętym przez konie powozie. W zalobnym kondukcie znaleźli się zas jego bliscy, banderia konna oraz przygrywający na skrzypcach muzycy góralskiego zespołu. Po śmierci Stanisława Rzepki jego bliscy opublikowali w mediach społecznościowych wzruszające oświadczenie, w którym pożegnali 20-latka. Nie ujawnili jednak przyczyny jego odejścia. Bóg widział, jak ty cierpisz i zrobił, co najlepsze. Objął cię ramionami i powiedział: chodź. Odpocznij. Otworzył swoje złote bramy na ten bardzo smutny dzień, a ty bedas w jego ramionach. Powili odszedł les. Złamało to nasze serca, ale nie odchodzi les sam. W dzień, w którym Bóg cię wezwał do siebie, czastka nas odeszła z toba, napisano.